Szanowni Państwo, odnosząc się do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w naszym klubie oraz filmu, który ukazał się w sieci, udostępniamy Państwu nagranie z naszego monitoringu, pokazujące przyczynę późniejszych wydarzeń. Incydent pokazany na filmie wydarzył się około godziny 5 przed całym zamknięciem lokalu. Na nagraniu widać, jak ochrona wyrzuca z klubu agresywnych klientów. Osoby te nie chcą dobrowolnie opuścić lokalu, są agresywne wobec pracowników naszego klubu. Aby załagodzić sytuację, ochrona cofa się w głąb lokalu, a przy drzwiach wejściowych zostaje jedynie kierownik klubu. A teraz przenieśmy się na zewnątrz lokalu, aby zobaczyć, co zarejestrowała nasza kamera umieszczona na budynku. Widzicie Państwo grupę agresywnych mężczyzn, którzy wychodzą z lokalu. Jeden z nich z pięści próbuje wybić szybę w drzwiach wejściowych do klubu. Przez cały czas wykrzykiwane są groźby w kierunku naszej ochrony, jak i również pracowników lokalu. Widzimy teraz jednego z agresorów, który z impetem wybija szybę w drzwiach wyjściowych do Emporium. Ochrona ze względów bezpieczeństwa prosi klientów, którzy chcą opuścić lokal, o pozostanie w środku do momentu zjawienia się policji. Na zewnątrz klubu przez cały czas czekają uczestnicy niedawnego zajścia, którzy wyraźnie dążą do konfrontacji z pracownikami ochrony. W tym czasie kierownik lokalu zawiadamia telefonicznie policję o zdarzeniu, jednak otrzymuje informację od dyżurnego, że w tym czasie prowadzone są interwencje w innych częściach miasta i patrol nie zjawi się szybko. Klienci boją się opuścić lokal, a agresywna grupa rośnie i jest coraz bardziej rozjuszona. Patrol w dalszym ciągu się nie zjawia. Aby klienci mogli bezpiecznie pójść do domu, zostaje podjęta decyzja o wyjściu ochrony z lokalu i przepędzeniu grupy. Dalszy przebieg zdarzeń znają Państwo z zamieszczonego w sieci nagrania. Pomimo iż film zamieszczony w internecie pokazuje w niekorzystnym świetle działania ochrony klubu, to zapewniamy, że nikt z uczestników incydentu nie odniósł obrażeń, a sprawca został ujęty i przekazany policji. Klienci bezpiecznie mogli opuścić lokal.